Witam ponownie. Mamy tu kolejną myszyję, więc zobaczmy, co nam przyniesie. Nie, to nie tutaj. To tutaj. Przy tym doktorku. Co jest, doktorku? Co się A nie, to dzieje? Taylor. Stary, uwierzysz, kurwa, pieprzony kapitan Corey postawił mnie na warcie. Nie, weź, jakby nie coś miało się stać doktorkowi. No, wiem, to trudna robota, ale na bank sobie poradzisz, jasne? Tak. A z tobą jak, stary? Masz jakieś otarcie od siodła, czy co? Może doktorek cię nasmaruje? Jak tam ucho? Co? Nie słyszę cię? Tak, pierdolę, stary. Nie czuję bólu brachu. Doktorek dał mi jakieś oksy, czy coś. Mocny szajs. O tak, to spoko. Okej. Okay. No to spoko. Widziałem wcześniej panią porucznik. Chyba chciała coś zabrać od doktorka. Tak? Pomyślałem, że chciałbyś wiedzieć. Dobra, no dzięki. Do zobaczenia, Taylor. Spoko. Esta raz bien. Będzie dobrze. Tylko bójki w barach sobie odpuść. Nie mogę nic obiecać. Wiesz, me parece... Tak sobie myślałem, już dawno nie byłem w syfie. Robię się miękki. Estoy blandando. Ja sobie robię... A, to mówisz serio? Naprawdę chcesz ze mną pojechać? Sam trochę jeździłem, zanim świat się zawalił, wiesz? O, spoko. No to ruszajmy. Kaprolu. Doktorze. Wybieracie się gdzieś? Pułkowniku, dawno nie robiłem żadnego kursu i chciałem się wybrać z kapralem sędzonym. Nie. Zapomnijcie o tym. Pułkowniku, no nie wiem, co bym zrobił bez ciebie. Zrozum, gdyby coś ci się stało, nikt cię nie zastąpi. Sir, będę go pilnować. Może pan... Odmaszerować, kapralu! Matt, przecież byłem już w syfie. Ja cię rozumiem. Ale mówiłem, gdyby tylko coś ci się stało, to nie wiem, co by było. Nie wiem, co bym zrobił bez ciebie. Ktoś się zna dobrze na hiszpańskim i w ogóle, to powiedzcie, czy ten doktorek ma dobry akcent i dobrze wymawia to wszystko po hiszpańsku. Drugi poziom! Kupmy sobie zajebistą broń. Chyba możemy, nie? Kapralu sędzia! Czekajcie, a gdzie ja mam teraz je... A, niedaleko. Ej, co ty tu robisz? O Boże, znowu tekstury, ja pier... Gro! Mam najlepszy towar na Wyspie Magów. Cowboy. Ten nosi, że to jest ogólnie mocny. To jest Winchester! Ale chyba wolę Thompsonika, wiecie. I to sobie kupić jeszcze. O tak, sam mam jedną sztukę. Dobry sprzęt. I Digla. Ej, tylko z tym uważaj, bo sobie odstrzelisz oko. I snajpę! To dopiero jest gnat. O jest! Ja już jestem napalony. No, i to mi się podoba. Granat odłamkowy kupię. A, lubisz wydawać. Oj, lubię. Teraz to wyda... Jakby co tu macie tu RPK? Może komuś się przyda. Na razie, kapralu. Nara! Kurwa. Wystarczy roszak, ale dobra. Jak tam wolisz, Diko. I do Saruni. Ale kwiatki koniec, ładne. Koniec, dalej już nie dam rady iść. Mogę jakoś pomóc? Nie możesz, no chyba, że masz pod ręką syntezator DNA. Nie, ale obok Fort Klamath jest sklep z częściami. Dich, nie znajdziesz tego, co potrzebuję. Nigdy się nie nauczę. Ale ja naprawdę wiem, gdzie można to znaleźć. Serio? No, twoja placówka, Cloverdale. Okej, dobra, super. Teraz trzeba tylko znaleźć drogę przez te całe góry. Masz rację, to byłoby niemożliwe. Boże, ty znasz jakąś drogę, prawda? Tak. Dobrze, zabierz mnie tam. To rozkaz, pani porucznik? Tak. Nie, ja tylko, znaczy, nie, to nie jest rozkaz. To jak w końcu? Sama nie wiem, to zabierzesz mnie tam, czy nie? Ciepłe ciuchy, lekki bagaż. Hej, Dick. O mój Boże, jeśli jeszcze raz mi podziękujesz, to... Mua, mua, mua.
To już lepsze. Daj znać, to ruszymy. Wybieracie się gdzieś? Ja pierdolę, nie. Pułkowniku, kapitanie? Tak, jedziemy poszukać sprzętu, którego bardzo potrzebuję. Jasne. Jak tam postępy w pracy? Super. Dzięki Diko... pomocy kaprala St. Johna byłam w stanie poczynić pewne postępy. Dziękuję za przydzielenie go do mojego projektu. Porucznik Weaver też zrobił postępy. O nie. Zacznie testować swoją broń chemiczną jeszcze przed końcem tygodnia. Słyszałam. Moja będzie gotowa niedługo. Wiecie, że jesteście cenniejsi niż jakikolwiek sprzęt. Sprzęt można wymienić, was nie. Byłam już wcześniej w syfie. Wiesz, że umiem o siebie zadbać. To wszystko. Kapralu? Chcę teraz zobaczyć sprzęt Weavera, sprawdzić, jak sobie radzi. Chcę się rozeznać w sytuacji. Dawaj, jedziemy, bo zaraz znowu nas zatrzymają. Na przykład nie wzięliśmy czystych gaci na zmianę czy coś. A tak w ogóle to o co tu chodzi? Co? Wszystkie te tak, ser i nie, ser, to salutowanie, rangi i mundury, to takie trochę dość bezcelowe, wiesz? Przecież byłeś w armii, powinieneś rozumieć. Nie porównuj tego. Czyli? No bo na świecie było pełno ludzi, nie wiem, znaczy wtedy wojsko miało jeszcze jakiś sens. Myślę, że teraz ma to więcej sensu. Czemu? Bo wszędzie, kurwa, panuje chaos. Potrzebujemy porządku i dyscypliny, ale nie aż taki. Byłem w kilku obozach, które radzą sobie, mimo że żaden pułkownik nie siedzi im na głowie. A wiesz, co jest zabawne? Znaczy, że te mundury i rangi są niby bez sensu? Nie, co? Bo wiesz, w waszym klubie mieliście przecież stopnie czy coś, jak kapitan Szos i prezydent. Nosiliście odznaki, naszywki, tatuaże jak mundury. A kiedy wszyscy jechaliście razem, wyglądaliście jak armia. No, może nie do końca. Motory i brody nie pasowały. Kiedy tak o tym mówisz, to chyba rozumiem. Wiesz, w sumie byłam zaskoczona, że nie miałeś na sobie katany, kiedy przyjechałeś do obozu. Nie sądziłam, że kiedykolwiek ją zdejmiesz. Nawet teraz. A? Naprawdę? To muszę spytać pułkownika, czy pozwoli mi zmienić mundur. Właśnie o tym mówię. A to tu było, kiedy przejeżdżałeś wcześniej? Było, ale stacjonujący żołnierze mieli jakby to niedźwiedzi problem. Hej! Hej! Wyłącz to! Będziesz musiał zawrócić, kolego. Nie możemy nikomu pozwolić na... Nie możecie pozwolić na co, kapralu? O, przepraszam, nie wiedziałem, że to pani. To rozkaz pułkownika. Kazał nam mieć oko na to, czy nikt nie chciałby prysnąć. Oskarżacie mnie o próbę dezercji? Nie, przepani. No to złaście mi z drogi. Kapralu, co wy tam jeszcze robicie? Zejdźcie mi z drogi do diabła! Tak, przepani, przepraszam. Jezu. O co tu chodzi? Tak, proszę bardzo. To sobie zgłaszaj, mam to w dy. Brzmiał dość poważnie. Co masz na myśli? Powiedział, że złoży na ciebie raport. Znaczy, jak mat to przyjmie. Pułkownik powie mu, żeby pilnował swoich zasranych spraw i nigdy nie podważał słów oficera. No. O mój Boże. Co się stało? Nic, tylko... Spójrz, widok stąd jest... Jest niesamowity. No, no może. Chyba tak. Ja już nie widzę takich rzeczy. Nie zwracam na to uwagi. Jak to możliwe? To zabiera dech w piersiach. Jasne. Kolejny świt. Wdzięczny świat budzi się do życia. Ej, gdybyś całymi dniami gapił się w mikroskop, na pewno byś to bardziej docenił. Ale ja doceniam, bardzo. To, że jestem tu o poranku, jest o wiele lepsze niż alternatywa. Będę z tobą szczera. Były takie dni, kiedy nie wierzyłam już, że... No wiesz... To zobaczę jeszcze kolejny poranek. No, znam to uczucie. I jak sobie z tym radziłeś? Znaczy, wtedy? Sam nie wiem. Po prostu chyba jestem zbyt uparty, żeby się poddawać. Nie wierzę ci. Ale poddałem się, Sara. Naprawdę. A wtedy, no wiesz, łapa buzera się zjebała i musiałem... Znaczy, nie miałem zamiaru dać mu umrzeć, więc... Oglądanie go to... Jak zmaga się z każdym dniem, kiedy... Nie ma żadnego powodu, żadnego, kurwa, powodu. Chyba nie chciałem go wtedy zawieść, bo sam nie chciałbym skończyć w ten sposób. A wtedy dowiedziałem się, że ty wciąż żyjesz i to wtedy właśnie poczułem, że chcę ze sobą skończyć. Haha, jasne. Nie, serio, tylko w
Wtedy przypomniałem sobie, że ciągle masz mój pierścień mongrelsów i to utrzymało mnie przy życiu. Pomyślałem, że znajdę cię i go odzyskam, ale wiesz, jak się to skończyło. Kiepsko. Dokładnie. Ale będzie lepiej, wiesz o tym, prawda? Jasne. Jasne! Możemy to wygrać, Deacon, możemy! Próbujesz przekonać mnie czy siebie? No właśnie. Czemu nie odpowiesz? Czy my wracamy do tamtej, na tamtą wyspę? Chyba się już zbliżamy, nie? Tak, dojeżdżamy do tunelu Tilsena. A tam jeb, jakieś nowe zombie. Jechaliśmy z żelaznym Mike'em, pamiętam. Będę potrzebował twojej pomocy, żeby to ruszyć. A jeśli tego jeszcze nie było? Co to w ogóle jest? To jest pieczęć. Taki znak ostrzegawczy od wieczystych. Co to jest wieczysty? Wieczyści. Wieczny spoczynek to taki kult. Okaleczali się, czcili świrusów i chcieli być tacy jak oni. No i wiesz, co się działo, kiedy ktoś nie chciał być taki jak oni. Co zrobimy, jeśli się na nich natkniemy? Zabijemy? Nie natkniemy się. To pomożesz mi z tym, czy nie? No, niedobitki mogli zostać, nie? To, że Carlos nie żyje, to znaczy, że... Nie znaczy, że... Choć na jego miejsce się nie pojawił inny. Może Schizo? O Boże, ale to by było dziwne. Szkoda, że muszę na nią czekać, nie mogę sobie podjechać, żeby wsiadła i tyle. Dobra, zaczekaj. Będzie się ciężko przecisnąć. Jezu, nic dziwnego, że wszyscy porzucili auta. To jeszcze nic. Jest taki tunel przy drodze Old Belknap, którym ja i Boozer ciągle jeździliśmy. Stare, korek przed śmieci. Punktem kontrolnym Niro miał chyba z kilometr, kiedy wszystko trafił szlak. Coś okropnego. Widziałem gorsze rzeczy, ale tak. To mi wygląda znajomo. No tak, to właśnie ten. Wow. Nie sądziłam, że jeszcze tutaj wrócę. Ty, notryski działają. What the fuck? Ktoś się tu zamknął? Dobra, okej. Okay. Zasilanie wciąż jest. No, w sumie nic dziwnego. Na dachu zamontowano baterie słoneczne. No i słyszałam też coś o generatorze jądrowym, ale nigdy go nie widziałam. O, jasne, tylko jak niby mamy tam wejść? Generator jądrowy nigdy nie jest dobry. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie, nie? Sarah Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sarah Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 751 dni. Proszę czekać. Wydaje mi się, że wcześniej nie mieliście takiej technologii. To w zasadzie nic takiego. Rissy nie jest inteligentna. Bardziej przypomina apkę na telefon. Rissy? Responsywny interfejs sztucznej inteligencji. Ale tu ładnie. O mój Boże! O co chodzi? Nic, tylko... Co do diabła? Popatrz na to, ile jedzenia! Sara, to powinno być... System nawadniania w pełni automatyczny. Dopóki ma zasilanie, może pracować bez nadzoru. Wow. Kurwa, tutaj w sumie mają wszystko. Jest jedzenie, jest woda, jest prąd, nawet jebitnie wielki płot. Jestem zaskoczony, że nikt tutaj nie mieszka. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie. Napięcie 8000 voltów przekona każdego, żeby się odpierdolił. Ale ten digger wygląda. Idziemy! Moglibyśmy się tu z Boozerem, z Deaconem przejść. Ty wie, czy ja widziałem helikopter? Kryj się! Sara, uciekaj!
Uciekaj! No i tyle by było z chwil. Zombie kruki. Jazda! Dlatego chyba nikt nie przychodził. Zasrane wrony. Są zarażone. To przez to są tak hiperagresywne. I dlatego możemy mieć przesrane. Myślę, że będzie dobrze, jeśli będziemy cicho. Luz. Chodź. Co tu się do diabła stało? Nie mam pojęcia. Co? Sara, ci ludzie tutaj pracowali, tak? Znałaś ich może? Tak. Tak, znałam ich. Idziemy, chodź. Co się stało, że oni tutaj tak umierali? A więc ktoś ich wszystkich zastrzelił, jak... A. Co, próbowali wyjść? No tak, na to wygląda. A potem zamknęli to miejsce na głucho i zniknęli? Uj. Dlaczego? Ten jebany. Nie wiem, nie było mnie tu. Pizda. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Cholera. Ten już nie działa. Pa. Chodź, tam dalej jest jeszcze jeden. Helikopter. No dobra, to czemu, jak to nazwałaś, Risi? Czemu Risi zajmuje się bramą frontową, a nie drzwiami wejściowymi? W sumie jestem zaskoczona, że w ogóle działa. Pamiętam, jak informatycy ciągle narzekali na awaria, a to było w czasach, kiedy co tydzień to sprawdzali. A teraz minęło ile? Dwa lata? 275, teraz mogę mieć... 40... Okay. Super. Jasna cholera, zupełnie nie rozumiem, czemu nie działają. Hej, Sara. Co? Pamiętasz, jak mówiłaś, że nikt nie może tu wejść? Tak? A co? To, że już tu są. Skurwysyny. Mój Boże, masz rację, odcięli mi dostęp. Hej! Hej, wpuśćcie nas! Nie chcemy was skrzywdzić i nie chcemy tu zostać! Wpuśćcie nas! Słuchaj, a jest inne wejście? Tak. Chyba mam pomysł, chodź. No pewnie ten kurde głupi ten siedzi tutaj. Ochroniarz. Nie sądzisz, że tamto wejście też by zamknęli? Nie wiemy, czy oni zamknęli cokolwiek. Moim zdaniem to jakaś awaria. A wyjścia ewakuacyjnego nie można zamknąć. To część procedur bezpieczeństwa Cloverdale. Ta snajperka jest taka wielka. Masakra. Dobra, to tu. Ocenicie? Teraz muszę tylko wymyślić, jak się tam dostać. No normalnie, drabinę. Czekaj. Chyba tyle. Mogę przestrzelić zasuwę. Dobry strzał. Robiłeś to już wcześniej? Tak, robiłem. Tak, a ja co nie przypominam. No ale dobra, jak mówi, że robił, to robił. Niech mu będzie. Nie jestem przekonany. Może ja pójdę przodem i... Nie wiem, co się stało tam na parkingu, ale mówię ci, że nie ma szans, żeby ktoś przeszedł przez ten płot. Znam tych ludzi.
A jeśli Jim tam jest, to nas puści. Jim? Znaczy się ochroniarz, Jim? Jim, który prawie mnie zastrzelił, jak po ciebie przyjechałem? Było dawno temu i wiele się zmieniło od tego czasu. Tak, ale nie na lepsze. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sara Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 7 minut. Proszę czekać. Widzisz, mówiłam ci. Drzwi musiały być uszkodzone albo coś. Gotowy? Chodź! Krysiek! No. Co za skurwiłaś, coś? No. Wiesz, czegoś tutaj nauczyłem? Żeby nie ufać i spodziewać się najgorszego. Zaczynam rozumieć twoje podejście. Uwaga. Zostań tu na górze i osłabaj. Zrób co możesz, żeby odwrócić ich uwagę. Dam ci znać, jak będzie czysto. To za gnoje. Jak będziesz miał chwilę, rozwal te cholerne głośniki. Ten głos strasznie mnie wkurza. Czysto. Już idę. Uwaga, autoryzowana. Przeciwko wszystkim. Uwaga, autoryzowana. Użycie siły przeciwko wszystkim. Właź do środka. Powiadomiono policję, kurwa, nie ma policji. Nic wam się nie stanie. Nie ma policji. Uwaga, uwaga. Alarm czwartego poziomu. Odnotowano kilka wystrzałów. Personel bezpieczny. Czysto. Podarczego. Już idę. No nie wiem, czy tak czysto. Trzeba wejść po schodach i przejść pasażem między budynkami. O Boże! Dobra, idę za tobą. Uwaga, autoryzowane użycie siły. Dalej, zabij! Ktoś leży! Uwaga, autoryzowane użycie. Czysto. Przekonuje mnie. Uwaga, uwaga. Zamknięte, czekaj. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Sara Irene Whittaker. Naruszenie procedur bezpieczeństwa. Placówka Cloverdale została zamknięta. Powtarzam. Przerwij. Numer 2007659. Przerwij. Procedura bezpieczeństwa Alfa 761 została przerwana. Uwaga, autoryzowana. Zamknijcie kurwa ten ryj. Musieli nie zablokować wewnętrznych procedur. Gotowy? Tak, ale tym razem pozwól, że pójdę przodem. Hej, tym razem wejdziemy tam oboje. A ty co? Uwaga. Służby są już w drodze. Poddajcie się, a nic wam się nie stanie. Widzę ich. Jaką zemstę? Czyli tutaj siedzą po prostu wszyscy ochroniarze, nie? I tyle. Co tu do mnie strzela? Jeszcze raz. O Boż. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Pomiń procedury i wyłącz ten zjebany komunikat. Co? Dobra. Gotowa? Tak. Przebili się! Niech ktoś zamknie te pieprzone drzwi! Jim, kurwa! Jim, czekaj! Co za jebany skurwiel? Ha, sama uwaga, mówiłaś. Wiele uwaga, się zmieniło. Czwartego poziomu. No. Kilka trzeba sprawdzić, czy jest czysto. Dobra, robi się. Pamiętam, jak robiliśmy to zdjęcie. O. Nic tu nie ma. Uwaga, autoryzowano użycie siły przeciwko wszystkim intruzom. Uwaga, autoryzowano użycie. Czy ja wiem, czy nic nie ma? Tajne badania nad wirusem.
Sara! Open this fucking door! Dobra, czysto. Czekają na nas w atrium. Uwaga, uwaga. Alarm czwartego poziomu. Odnotowano kilka wystrzałów. Personel bezpieczeństwa ma się udać. Sprawdźmy te drzwi. Sara Irene Whittaker, tego Jima. 2007659. Pomiń procedury i wyłącz ten zjebany komunikat. Wstęp wzbroniony. Sara Irene Whittaker, twoje uprawnienia zostały cofnięte. Proszę skontaktować się z administratorem sieci. Nie wiesz. Jebana suka! Hej, hej! Jeśli się tu wbijemy, to będzie samobójstwo. Wszystkie gnaty po drugiej stronie drzwi są tu wycelowane. Potrzebujemy lepszego planu. Serio, a masz taki? No, może... Nie wiem, może jest stąd jakieś wejście na dach. Jest. Tutaj. Już sam znalazłem. Tam jest zyps. Może dasz radę zamknąć na dach po tym klimatyzatorze. Chciałaś chyba powiedzieć, że ty się tam wdrapiesz. Słuchaj, chcę, żebyś weszła na górę i mnie osłaniała. Odwróć ich uwagę. Jak zaczną patrzeć na ciebie, ja wejdę tędy. Wezmę ich zaskoczenia. To naprawdę dobry plan, ale... Jest z nim jeden problem. Jaki? Drzwi są ciągle zamknięte. Pamiętasz? Kurwa. Chodź, mam pomysł. Oh my god. Jaki? Uwaga. Powiadomiono policję. Służby są już w drodze. Poddajcie się, a nic wam się... Połóż rękę na czytniku. Czekaj, co ty robisz? Tak, udało się. Zablokowali dostęp, ale zapomnieli o kodach admina. Stąd mogę uzyskać tymczasowy kod dostępu. Tu masz swój kod. Gotowy? Gotowy. Imię, nazwisko i numer. 5429009. Zapamiętasz? 5429009. Zgadza się? Tak, chodźmy. Okej. Okay. No i chodź, podstać mnie, okej? Dobra, zaczekaj. Uwaga. Gotowy? Gotowy. Udało się? Tak. Okej. Ja odwrócę ich uwagę, a ty wejdziesz. Hej, tylko nie szarżuj. Uwaga, uwaga. Alarm czwartego poziomu. Odnotowano kilka... Dobra, idź. Cześć. No i co teraz? Wiem, że tam jesteś! To mój sygnał. Powiedz mi do cholery! Tu Sara Whittaker! Deacon Lee St. John, numer 542900... Deacon Lee St. John, witamy w placówce badawczej Clover. Tak, szybko! To twoje pierwsze logowanie. Proszę... Wyłącz komunikaty. Już! Idź do diabła! Trzeba było stąd zniknąć, kiedy miałeś okazję! Z boku! Sam jesteś z boku. Nie wyzywaj mnie od z boku. Jim, masz przejebane. Łapy! Nie strzelaj! Łapy! Nie strzelaj, poddajcie! Nie zabijaj! Potrzebujemy go! No ja pierdolę, powiedziałem łapy! Dobrze. Powiedzcie, czego chcecie. Okej. Okay. Dobra. Jest czysty! My się tylko broniliśmy. Właśnie tędy. Te wszystkie trupy na zewnątrz, Jim. Wiesz, ci, którym palnąłeś w łeb. Nie mam pojęcia o co... To jak to w końcu było? Co oni chcieli zrobić? Wrócić do domu, do rodzin, a może sprowadzić je tutaj?
Nie spodobało ci się to, prawda? Po prostu nie mogliśmy ryzykować. Wstawaj. Czekaj! Nie mogę. Nie zmuszaj mnie. Jim, teraz policzę do trzech. Nie. Raz. Ty nic nie rozumiesz. Dwa. Słuchaj, nie rób tego. Trzy. Otwórz te pieprzone drzwi. Dobrze. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dziękuję, Jim. I tak, wiemy, co robimy. Błagam cię, proszę. Puść mnie. Przykro mi. Ale po prostu nie możemy ryzykować. Wow. Chodź. Chcę stąd jak najszybciej wyjść. Deacon chyba zdziwiony. O czym ty mówisz? Boże, to jest moja wina. Ja chyba nie łapię, to twoja wina. Była się domyślić, kiedy weszliśmy. Kiedyś uprawialiśmy dziki imbir, a tutaj była mahonia. Ale potem wszystko się zmieniło. Wszystko odcięli, odebrali mi cały dostęp. Boże, David cały czas mi mówił. Ciągle powtarzał, że coś jest nie tak. Okej. Jaki David? Powiem. David Gorman. Był stażystą w naszej placówce. Czy oni zrobili wirusa? Powiedziałam, że zajmujemy się medycyną i że mamy zaawansowany sprzęt i tak dalej, że w grę wchodzą miliardy dolarów i żeby zostawił to w spokoju. Ale on nie posłuchał. Włamał się do systemu, przebił przez firewalla, powiedział mi, że prowadzą tu jakiś, nie wiem, jakiś tajny projekt czy coś. Tajny projekt, tylko zwolnij. Chciał być następnym Edwardem Snowdenem. Wiesz, chciał ujawnić te wszystkie informacje z laboratorium. David Gorman demaskuje Imperium zła i ratuje cały świat i takie tam gówna. A ja go nie posłuchałam, Deacon. Powiedziałam mu, że jest paranoikiem i spławiłam go. Musiał się tu jakoś włamać, a potem jakimś cudem zdobyć próbkę tego cholerstwa, które tutaj przygotowywali. Chwilę, pogubiłem się. Co masz na myśli? Sama poskładałam to do kupy jakiś czas później. Tej nocy, kiedy mnie dźgnięto, pojechałam do biura Cloverdale w Farewell i chciałam znaleźć Davida, ale jego już tam nie było. Nikt go nie widział od 2 tygodni. W tym czasie odbyło się to całe Green Expo w Portland. Pewnie chciał znaleźć jakiegoś reportera. Może już był zainfekowany, ale jeszcze o tym nie wiedział. O mój Boże. A 2 dni później... Wszyscy na konferencji byli już zarażeni, a potem powsiadali do samolotów i wrócili do swoich domów. Tydzień później 2,5 miliarda osób już nie żyło. Sara, to nie mogła być twoja wina. Znaczy się, nie mogłaś go zatrzymać. Jaki by miała być... To te badania! Moje badania były tego częścią! Deacon, ja byłam tego częścią! Oni mnie wykorzystali! No i chuj! Hej, a czekaj, poczekaj chwilę. Co tam? Te elektryczne płoty, mogę je jakoś wyłączyć? Przekaźniki prądu są w budynku przy szklarniach, a co? Dobra, tutaj jest naprawdę dużo żarcia i pomyślałem, że dam znać Buzerowi przez radio, no i Ricky też, w sumie całemu obozowi Lost Lake. O, jak usłyszałem dziewczyny. Możesz to załatwić. Imię dziewczyny już Ricky? Tak, jasne. Dobra. Ricky? To Ricky? Zdradzasz mnie? Okej. Nie było cię, więc mogłem zdradzić. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawiajcie łapkę w górę, subujcie kanał i do następnego.
Pa, pa.